Amadeo Modigliani, włoski malarz, swoją współczesną popularność zawdzięcza głównie obrazom przedstawiającym akty, jak na owe czasy nieco skandalizującym. Modigliani w 1907 roku przeniósł się do Paryża, gdzie wkrótce zamieszkał na Montmartre, gdzie poznał innych malarzy i od tego czasu brał czynny udział w życiu paryskiej bohemy. W 1907 roku nawet wystawiał swoje prace w Salonie Niezależnych, później notabene jeszcze w następnych latach również, jednak jego prace nie znalazły się z jakimś dużym zainteresowaniem. Dopiero właściwie w 1915 roku, jak namalował portret Pabla Picassa i później zaczął malować również portrety innych swoich przyjaciół, malarzy oraz inne osoby popularne w tamtych kręgach artystycznych, troszeczkę na tej popularności zyskał. On w swoim dorobku, w swoim krótkim życiu miał 420 prac, więc bardzo był, że powiem, płodnym artystą. Żył w końcu tylko 35 lat, ponieważ zmarł na gruźlicę w tak młodym wieku. To w jego dorobku było sporo portretów. I jeden z tych portretów mnie bardzo zaintrygował. Mianowicie jest taki nietypowy, troszeczkę inny w stosunku do tych portretów, które my znamy jako portrety Modiglianiego. Te wszystkie, które znamy, większość z nich są bardzo takim zdecydowanej kolorystyce. Postacie są przedstawiane z wydłużonymi głowami, smukłe twarze, długie szyje kobiety mają. Natomiast portret, o którym chciałem opowiedzieć, to portret Diego Rivery, meksykańskiego malarza, który od kilku lat przebywał w Paryżu i zaprzyjaźnił się z Pablem Picassem. W związku z tym Modigliani mógł go namalować, zresztą notabene namalował mu kilka portretów. Ale ten jeden szczególny mnie bardzo zaintrygował, ponieważ jest inny od wszystkich poprzednich. Mianowicie jest bardzo monochromatyczny, jeśli chodzi o barwy i jest wykonany taką kreską, jak gdyby tak bardziej rysunkowo, mimo że jest to olej na płótnie. I tak sobie pomyślałem, że ciekawym zabiegiem byłoby zmienić go troszeczkę, zastosując tę kolorystykę i ten sposób malowania, który znamy z innych portretów Modiglianiego. Spróbujmy taki zabieg zastosować. Może coś z tego ciekawego wyjdzie. Jestem ciekawy, czy Wam się to spodoba. Zobaczymy. Dziękuję.